krzyżował legendę o Lechu, Czech i Rusia. Dawno, dawno temu na słowiańskiej ziemi od morza aż do Tatr nie było miast ani miasteczek. Całą krainę porastała gęsta puszcza pełna dzikich zwierząt. W tych czasach wędrowali po tych ziemiach trzej bracia – Lech, Czech i Rus. Każdy z nich był wodzem swojego plemienia i przemierzali leśne ostępy razem ze swoimi ludźmi. A ponieważ trójka przywódców podróżowała razem, ich drużyny pomagały sobie wzajemnie. Kiedy wszyscy byli zmęczeni drogą, rozbijano obóz. Mężczyźni wyruszali na polowanie i zdobywali mięso, a kobiety przyrządzały je i piekły na ogniu. Wieczorami Słowianie siadali przy ognisku i śpiewali piękne pieśni o życiu na swobodzie. Codzienna wędrówka była trudna i niebezpieczna. Na ludzi czyhały w Knei nie tylko drapieżne wilki i niedźwiedzie, ale także dzikie plemiona. Musieli też uważać na zdradliwe bagna i pełne wirów rzeki. Szli więc ostrożnie i powoli, starsi, młodsi, a nawet maleńkie dzieci. Po wielu dniach drogi trzej bracia zatrzymali się na leśnej polanie w pobliżu jeziora. Było letnie popołudnie i słońce mocno grzało, więc kryli się w cieniu pod rozłożystym starym dębem. Bracia, zaczął rozmowę Lech, poszukajmy miejsca na osiedlenie się i zbudowanie grobu. Jest nas trzech, więc musimy znaleźć trzy różne miejsca, odezwał się Czech. Zatem rozdzielmy się, zaproponował Rus. Wtedy każdy wybierze najlepszą okolicę, w której pozostanie na zawsze. Niech tak będzie, zgodził się Lech, wiedząc, że gdyby zamieszkali zbyt blisko siebie, mogliby pokłócić się ze sobą, a nawet walczyć, czego przecież nie chcieli. Nadszedł dla braci czas rozstania, więc pożegnali się serdecznie. Lech zabrał swój lud i powędrował na północ. Dokąd pójdziesz, bracie? Spytał Czech Rusa. Ja wyruszam na wschód, ty wybierz inną drogę, odpowiedział Rus. Czech zastanawiał się długo, gdy tymczasem Rus wziął swoją drużynę, podążył w najdziksze połacie puszcz i lasów leżące na wschodzie. Był pewien, że tam jego lud będzie się czuł bezpiecznie. Czech rzucił w powietrze piórko, a ono poleciało na południe, gdzie ponad klimat był najcieplejszy i tam upadło. Ruszamy! Wykrzyknął Czech i przywołał do siebie część drużyny. Stawili się zaraz przy nim wysocy i silni ludzie. Zabrali swoje węzełki z odzieżą i powędrowali w kierunku, który wskazywało piórko. Lech wraz ze swoim ludem uszedł już spory kawał drogi. Ujrzeli przed sobą wysokie góry, a ścieżka stała się wąska i stroma, kiedy wspinali się między skałami. Niekiedy mieli z boku przepaść tak głęboką, że gdy któryś z nich rzucił w nią kamień, bardzo długo nie było słychać uderzenia o ziemię. Po przejściu przez góry już miał Lech kazać drużynie rozbić obozowisko, gdy naszła go myśl. Czy idąc dalej nie spotkali lepszej ziemi? Zbyt mało tu rzek i nie ma zwierzyny. Nie zatrzymywał się więc, tylko szedł dalej, a za nim podążała reszta. W pewnej chwili Lech ujrzał nad sobą ogromnego ptaka o drapieżnie zakrzywionym dziobie. Był to orzeł, który tak wysoko w powietrzu zataczał kręgi nad słowiańskim wodzem, tak jakby wskazywał mu drogę. A potem pofrunął przed siebie, zniżając swój lot. Patrzcie, orzeł! Krzyknął ktoś z drużyny. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia, gdyż nikt wcześniej nie widział tak nisko lecącego królewskiego ptaka. To znak z nieba, pomyślał Lech i powędrował w kierunku, w którym szybował drapieżnik. Kiedy tak szli, krajobraz zaczął się zmieniać. Teraz wykraczali na obszary pozbawione wody. Ziemia wyglądała, jakby słońce spaliło swoim żarem. Nieliczne drzewka usiłowały chwytać krople wilgoci prosto spod kamieni, dlatego wypuszczały korzenie naokoło, gdzie tylko mogły. Orzeł wciąż leciał, dlatego Lech i jego towarzysze nawet się nie zatrzymali. Mijały godziny, ludzie byli już bardzo zmęczeni, aż tu nagle Lech zauważył, że pustynne obszary są za nimi. Znaleźli się w świecie cudownej przyrody. Ach, jakże podobała mu się ta okolica. Niewiele było na niej pagórków, za to wszędzie, jak okiem sięgnąć, rozciągały się piękne równiny porośnięte lasami. Pasły się tu sarny i jelenie, słychać było dziki, a po polantach hasały szare zające. To byłoby świetne miejsce do polowań, pomyślał zadowolony Lech. Wtedy orzeł zatoczył kręg nad zieloną gęstwiną, po czym przysiadł na gałęzi starego dębu. Patrzył na Lecha swoimi mądrymi oczami.
Przyjrzę mu się z bliska, powiedział wódz do swojej drużyny i poszedł do domu, na której siedział ptak. Zaczął się spinać na drzewo, gdy nagle coś przykuło jego uwagę. W gałęziach znajdowało się duże orle gniazdo i dobierało stamtąd kwilenie piskląt. Spójrzcie, lech przywołał swoją drużynę. Wszyscy spojrzeli w górę i podziwiali gniazdo orłów. Zostańmy tutaj, a orzeł będzie nas chronił, tak jak otacza opieką swoje gniazdo, powiedział lech. Zgadzacie się? Spytał twoich towarzyszy. Niech żyje lech, władca tych ziemi, wiwat! Zaczęli się cieszyć ludzie. Na tej ziemi założę gród, rzekł lech i rozejrzał się dookoła, a na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Tu zamieszkamy i będziemy pracowali w pocie czoła. Wykarczujemy puszczę, a na jej miejscu powstaną domy. Pola zaczną się złocić pszenicą i żytem, a na łąkach będą się pasły krowy. Nie minęło wiele lat, a gród założony przez lecha wzbogacił się i wypiękniał. Dookoła niego wyrósł ogromny mur, poprzedzony głęboką fosą wypełnioną wodą dla ochrony przed wrogami. Miasto nazywane Gniezdem od gniazda zostało pierwszą stolicą Polski, a godłem naszej ojczyzny został orzeł biały, królewski ptak.